Dzisiaj tylko jedna bramka, ale jakże ważna, no i twoja przede wszystkim, na pewno radość, bo zimno, ciężkie warunki, no i przeciwnik również wysoko postawia poprzeczkę. No, bardzo wysoko. Cieszy zwycięstwo. Szkoda, że w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy, bo Wisła Płock musiała się coraz bardziej otwierać i mieliśmy te kontry, mieliśmy sytuacje, ale ich niestety nie wykorzystaliśmy. Powinniśmy podwyższyć. Cieszy zwycięstwo, cieszy. Zespół mocno nie zapracował, naprawdę. Dzisiaj dużo walki, dużo ambicji. Tylko 1-0 albo aż 1-0. Chcieliśmy znaleźć plamy po tychach i myślę, że nam to się udało. No. Cieszę się, że strzeliłem z głowy, bo rzadko się to zdarza. Cieszy nas to niezmiernie, że przy Bukowej jesteśmy mocni, albo nawet bardzo mocni. Będziemy chcieli to jak najdłużej utrzymać, bo to się dobrze czujemy, bo to jest nasz teren i każdy, kto przyjeżdża, musi wiedzieć, że ciężko będzie stąd wywieźć jakiekolwiek punkty. Na pewno to pewnie jest gra na wyjazdach, ale to już w przyszłym sezonie, w przyszłej rundzie, w przyszłym roku. Mówiono, że będziecie walczyć z GKS-em Bełchatów bezpośrednio, a wychodzi na to, że jednak z GKS-em, z Górnikiem Łęczne, przepraszam, bo Górnicy wygrywają, Bełchatów przegrywa, no i teraz to z Łęczną jakby bijecie się o te najwyższe cele. Wie pan co, no tam jest drużyn zaangażowanych kilka, albo nawet, no kilka, jest bardzo spłaszczona tabela, jest półmetek, więc jeszcze jest bardzo daleko. My robimy swoje, patrzymy na każdy kolejny mecz, jest mecz awansem z przyszłej rundy, więc można powiedzieć, że chcemy dobrze wejść tą przyszłą rundę i z Flotą też zagrać o pełną pulę, jak to u siebie, tym bardziej, że tak jak mówię, no... Potem jest przerwa i warto było przed tą przerwą jeszcze puścić o bardzo dobry wynik. Tuż po meczu, Rafał Pietrzak, no dzisiaj nacharowałeś się niezmiernie, od jednej linii do drugiej biegałeś. No tak, no trener mnie zachęca do takiej gry, ja chcę swoją postawą na boisku podziękować trenerowi, że na mnie stawia i chcę grać ofensywnie, bo tak mają grać boczni obrońcy u nas w drużynie i mam nadzieję, że to mi się udaje. Czy dostanę tą piłkę, czy nie, to i tak moim obowiązkiem jest iść na obieg w każdej sytuacji. Skromne zwycięstwo 1-0, ale to niezmiernie cieszy, bo przy Bukowej po raz kolejny niepokonani, no i dopisujecie 3 punkty do tabeli. No na pewno, zwłaszcza po tym meczu z Tychami, chcieliśmy się tutaj zrehabilitować przed własną publicznością, bo wiadomo, ten mecz z Tychami nam nie wyszedł, a dzisiaj pokazaliśmy charakter, walkę do ostatniej sekundy i 3 punkty zostają w Katowicach. Mecz chyba naprawdę ciężki, Wisła Płock, no na pewno początek drugiej połowy, no to widać było, że trochę was przycisnęli. Na pewno Wisła to nie jest zespół jakiś tam zbieraniny zawodników, widać, że potrafią grać w piłkę, wyszli na nas wysoko, nie przestraszyli się nas, a tak jak mówię, każdy przeciwnik, który przyjeżdża tutaj do nas, no gra moim zdaniem numer życia tutaj przed publicznością przy światłach. Każdy mecz tutaj to jest bardzo fajne widowisko i my chcemy grać ofensywnie, a widać, że przeciwnik też próbuje grać ofensywnie z nami. Za tydzień jeszcze pozostał mecz z Flotą. Będzie to już mecz awansem na rundę wiosenną, no ale chyba nadal będziecie chcieli tutaj przy Bukowej grać na przede wszystkim 0 z tyłu, no i oczywiście z punktami do przodu. 3 oczywiście. Znaczy no na pewno. Nieważne, czy to jest ta runda już rewanżowa, my chcemy grać w każdym meczu o 3 punkty i mamy nadzieję, że tak będzie. Thank you.